Cześć kochani, witajcie na kanale Zrób to sam. Dzisiaj pokażę wam szalik, który trochę przypomina taki zrobiony na drutach. Tutaj widzicie ten ściek, który tędy biegnie. Oczka układają się w taki warkoczyk. To jest po prostu zrobione półsłupkami. Zrobiłam w dwóch kolorach, przez to powstał naprawdę ładny, szeroki szalik, mniej więcej o długości 1,50 m. Tak przy okazji, to ten wzór jest taki sam również z drugiej strony, tutaj to widać. A jak zrobiłam cały szalik, czego do niego potrzebujecie i tak dalej, zaraz się dowiecie. No więc kochani, zacznę od włóczki, którą użyłam. Jest to włóczka akrylowa XXL, którą kupiłam w Action. 100% akrylu, jak już wspomniałam, 200 gram oraz 100 metrów długości. Przeznaczona dla szydełek 9 i 10. Kupiłam jedną włóczkę w takim miętowym kolorze, a drugą w różowym. Ale my zaczniemy od miętowej włóczki. Najpierw robimy pierwsze oczko. No i cały łańcuszek oczywiście robimy taki długi, jak długi chcemy mieć szalik. U mnie to około 1,50 m, czyli 150 cm. No więc zaczynamy. Zaraz sobie zmierzę całość w miarką, ale najpierw robimy dalej oczka. Teraz właśnie używam szydełka 10. Całkiem nieźle to idzie. Będzie takie trochę luźne. Tutaj zobaczcie. Ale właściwie to całkiem fajnie to wygląda. Tutaj już zrobiłam łańcuszek długi na około 150 cm. Nie liczyłam właściwie oczek, bo właściwie to tutaj nie robi żadnej różnicy, czy jedno w tą, czy w drugą. Teraz dorobię jeszcze dwa dodatkowe. I wbijam się wtedy w trzecie oczko od brzegu i tworzę półsłupek. A więc tutaj nawijam włóczkę, wbijam się. I na szydełku mam teraz trzy oczka. Przyciągam szydełko przez wszystkie trzy. I tak przerabiam wszystkie oczka aż do pierwszego. A więc łańcuszek przerabiam w półsłupkach. Jak widać, pierwszy rząd już mam gotowy. Następnie nabrałam dwa oczka na wysokość. Obracam i znowu przerabiam kolejny rząd z powrotem. Ale nie wbijam się tutaj u góry w oczko, jak widzicie, tylko wbijam się tutaj w tą tylną poprzeczkę jakby. Już wam pokazuję. Znowu nawijam włóczkę. I kolejny półsłupek. Robię tutaj go w tej przedniej części oczka. I przeciągam. Znowu nawijam, tutaj przechodzę z tyłu, przeciągam i mamy następny półsłupek. Nawijam i następny półsłupek. No i jak widać, zrobiłam już trzy półsłupki. Pokażę wam, jak to wygląda z tyłu. Łańcuszek tak jakby się wywija i sobie tutaj tędy biegnie. I jak tak do końca przerobię cały rząd, to będę miała tutaj właśnie ten warkoczyk. A teraz właśnie przerobię ten rząd i pokażę wam zaraz, jak to wyszło. No więc już mam gotowy drugi rząd półsłupków i zobaczcie sobie, jak to wygląda z tyłu. Mega ładnie to wygląda z tym warkoczykiem i jak widać, on sobie tak biegnie po całej długości. I teraz robimy trzeci rząd. Właściwie robimy go tak samo jak poprzedni. Dwa oczka na wysokość. Obracamy. Warkoczyk jest teraz z przodu. I znowu wbijamy się w tą przednią część oczka. Przez to łańcuszek wywija się znowu z drugiej strony. I w taki sposób mamy go raz z jednej, raz z drugiej strony. I dokładnie tak samo robię cały rząd. Tutaj, jak widać, mam już gotową również tą różową część. Jak widzicie, ten wzór ciągnęłam tak przez cały czas.
warkoczyk pojawia się raz z tej, a raz z drugiej strony na przemian. Tutaj przytrzymam palec i jak to obrócę, to z drugiej strony właśnie nie ma tego w tym miejscu warkoczyka, tylko zwarty ściek. Również przy zmianie kolorów robiłam dokładnie tak samo. Tutaj widać, gdzie to połączyłam. Tutaj powstał ten warkoczyk miętowy. A tu w pierwszym rzędzie półsłupki już robiłam różową włóczką. Tutaj już jestem gotowa z tą różową częścią. Szerokość obu kolorów jest mniej więcej taka sama. Wiadomo, nie identycznie taka sama, bo tutaj jeszcze potrzebowałam dodatkowo jeden łańcuszek, żeby zacząć z tej miętowej włóczki, ale właściwie te części są prawie równe. Nie mam już więcej różowej włóczki, żeby jeszcze dorobić tutaj sobie dodatkowy łańcuszek, dlatego teraz przeciągnę do końca tą końcówkę. Przeciągamy całkowicie. I jeszcze zaciągam na koniec. Tą końcówkę oczywiście trochę obetnę i wszyję, tak żeby nie było widać. Tutaj mamy początek włóczki i z tej strony jeszcze widać to połączenie kolorów. Tutaj przy ostatnim półsłupku miętowym zaczęłam różowym kolorem. Tutaj właśnie, gdzie Wam pokazuję. I już przerabiałam nim kolejny rząd, czyli tym różowym przerabiałam kolejny rząd. Teraz wiążę te dwa końce razem i też je wszyję, tak żeby nie było ich widać. No i właściwie mamy cały szalik gotowy. Mega ładny, jest przede wszystkim duży, super przyjemny w dotyku i ciepły. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Zostawcie łapki w górę, oczywiście subskrybujcie i nie zapomnijcie kliknąć dzwoneczka. No i widzimy się następnym razem na Zrób to sam. A więc do zobaczenia. Cześć!